Witajcie kochani w kolejnym odcinku z serii Resident Evil 2 Remake. Jesteśmy już w trzecim odcinku. No i co, nie będę tego przedłużać. Lecimy z powrotem na górę do Lizarda. Zajrzę jeszcze. Ciągle tutaj się boję. Mówię, gdzie mi łazi zombiek? A tu ciągle się dobijają przy tym oknie. Ja mam nadzieję, że tylko ta... że ten sposób na omijanie Lizardów... da radę. Sorki, ale muszę się tu skupić. A słyszałam znowu tą policjantkę zombie. Słyszę go. Słyszę fiuta. Jest tu górę. Jeszcze trzeba... jeszcze może zajdę tutaj do biura. Bo nie zbrałam tu tego chyba błyskowego granatnika. W ogóle fajną tu tą muzyczkę dali do tego pokoju Starsów. Bardzo mi się podoba. Znaczy dali z tego oryginalnego soundtracku w sensie. To chyba wszystko już tutaj. Idziemy. Nie wiem, czy on już jest za mną, czy przede mną. On jest chyba za mną. Tak, on przeszedł się tam za mną, tylko że i tak czy siak musimy iść powoli. Tutaj drzwi na klucz, więc nawet nie otwieram, bo i tak tego klucza nie mamy. Ciekawe, gdzie się teraz dostaniemy. Ach, kolejny posąg. No dobra, co my tu mamy? Proch. Dobra. Co jeszcze macie dla mnie dobrego? Mapy komisariatu, piętro. Świetnie. Dobra. Teraz przypomnę sobie, jak tu trzeba było ustawić. Rybki, skorpion i takie naczynie. Więc rybki. Skorpion. O, dobra. No i mamy, słuchajcie, drugi medalion. Tutaj jest... aha, to jest biblioteka. Boże, tutaj też jest tych ciuli tyle. Gdzie ja bym chciała iść? Chciałabym iść do głównego choru, tylko... w sumie nie wiem, co ja teraz robię. Czy tędy przejdę? Czy dadzą mi tędy przejść do tamtej drzwi? Dadzą. Spoko. W sumie mogłam iść tamtędy, ale nie wiem, wydawało mi się tą drogą bezpieczniej. Ciekawe, jak tam Marvin. Marvin leży. Ciekawe, kiedy zamieni się w zombiaka. Zapewne w najmniej odpowiednim momencie dam sobie rękę uciąć. Dobra, włóżmy sobie ten drugi medalion. Wiecie, czego się boję tutaj na tym poziomie hardcore? Bo widzę, że jest problem. Zbraliśmy kilka ribbonów i nadal nie widzę, abyśmy zbierali nowy tusz. A tuszu ubywa. Niestety. Wiem, że go być może nadużywam, ale niektórych sekwencji nie jestem w stanie powtarzać 50 tysięcy razy tak długich, bo są momenty tutaj w tym wyzwaniu, no, które mnie przerastają i muszę na przykład powtarzać kilkanaście razy, no i wolę mieć przed takimi fragmentami posejwowane. Może się tak okazać w pewnym momencie. Nawet nie boję się tak deficytu amunicji, jak właśnie braku zapisów. To jest wtedy dramat.
No, no zobaczymy. Mam nadzieję, że w jakiejś niedalekiej przyszłości... Mamy tutaj kod do sejfu. 9 w lewo, 15. Okej, okay. Chciałam sobie tylko przypomnieć, dlatego że tutaj jest ten sejf właśnie. Jestem ciekawa... Jestem ciekawa, co w tym sejfie będzie. No powiem wam, że są niezmordowani te zombiaki. Tu jest, Boże, za drzwiami. Mówię, gdzie jest ten frędzel? Całe szczęście, że mnie... Wow! Chciałam powiedzieć, całe szczęście, że mnie nie zaatakował. On jeszcze żyje? Choroba sieroca. Zobaczcie, co on robi. Dobra, już nie ładuję w niego, chyba nie żyje. Choroba sieroca. Następny. Ale wiecie co, tego będziemy pomijać. On po prostu go zwabimy sobie tędy. Chodź tu, chodź tu. Kaleko. I włazimy do sejfu. Trzeba go otworzyć. Tylko teraz tak, czy ja mam pyrknąć, jak dam tutaj dziewiątkę? Nie. Dobra. Czyli zwykłe przestawianie. To tak. 9, 15 i 7. Jezus, tak, dwa sloty więcej, no to jest, słuchajcie, coś. Gdzie on jest? Tam jest. Patrzę, tak, mamy baterię. Ciągle nie wiem, gdzie ta bateria będzie do użycia. Dobra, możemy iść. Możemy iść. Marvin sobie leży. Musiałam zrobić cięcie, przepraszam was bardzo. Co teraz? Zastanawiam się, czy... Nie mogę odpuścić tej broni. Czy ona tak może... Dobra, okej. Nieważne, słuchajcie, zastanawiałam się, jak mam przeładować tą broń, bo byłam przekonana, że to jest do tego. Ale wszystko działa tak, jak należy. Po prostu ona ręcznie musiała to przeładować. Ja nie wiem, dlaczego, nie rozumiem, dlaczego ona nie chciała tego w ten sposób zrobić. Słuchajcie, wiem, że ryzykuję. To jest mój ostatni rybon. Ale ja muszę to zrobić. Muszę to teraz w tym momencie zasejwować. Bo będziemy wyruszać. Bo będziemy wyruszać teraz drogą, która jest usiana, słuchajcie, zombiakami. Bo przynajmniej jak zaczynaliśmy grę... boję się. Nawet nie wiem, czy Lizarda tu nie będzie. Chwilkę pomilczę, bo wiem, że tu było bardzo dużo tych zombie. Przecież jak... może nie w tym... O Boże! O Jezus, kurde! Znowu mnie przestraszył ten ciul. Aha. Dobra, tutaj chyba nie mam szans. Jeszcze tylko zobaczę, ile tu jest tych zombiaków. Tu nie zareglowałam wtedy tego okna, bo spierniczyłam. Następny. Dobra. Dobrze, że to zasejwowałam, moi drodzy, bo coś czuję, że właśnie ten fragment będę powtarzała mnóstwo razy. Właśnie ten save był mi tu do tego potrzebny. No nic, to zaraz wracam. Kochani, podejście numer 7.
Ale to podejście nie jest ze względu na ten korytarz z zombiakami. Udało mi się przejść troszeczkę dalej. Jak dojdę do tego fragmentu, oczywiście, jeżeli mi się uda za tą próbą, to ja wam pokażę, gdzie ginęłam. Notorycznie, nie na tym korytarzu. Jeszcze mi się przypomniało, Sylwester mówił mi, że tutaj powinna być figurka tego Chopa. Jest. Tak, przeczytałam sobie właśnie w komentarzu ostatnio. Więc warto było tutaj zajrzeć. Dobra, lecimy przez ten korytarz. I ten korytarz nie jest do końca jakimś mega wyzwaniem, problemem. Tylko dalsza część tutaj rozgrywki. Ja wam pokażę, o co chodzi. Bez sensu, żebym ja wam pokazywała co chwila, wiecie, moje śmierci. Słuchajcie, są silni jak nie wiem co. No, nie spodziewałam się, że słuchajcie, że on będzie tu tak... kurde. Błąd znowu. Czasami, słuchajcie, ten fragment pójdzie mi tak fajnie. A czasami... To będziemy musieli sobie połączyć z baterią, bo to jest detonator i na pewno się już domyślacie, gdzie ten detonator trzeba użyć. Tu są zareglowane drzwi. Tu jeszcze z boku jest... tak. Tędy. Zobaczycie pomieszczenie z tym detonatorem. I właśnie tam, gdzie jest ten detonator, tam, gdzie trzeba użyć tego detonatora, no to niestety ginęłam tam na potęgę. Za chwilkę się tam udamy i zobaczycie, o co mi chodzi. Podkładajmy sobie trochę stafu. Powiem wam, że jeżeli chodzi o leczenia, to nie jest źle. Nie jest naprawdę, nie jest źle. Z amunicją do zwykłej broni jest tak średniawo, bo połączylibyśmy sobie może te roślinki, może zaczęlibyśmy je łączyć. Tak myślę, że dobrze by było. Tak, wiem, że można połączyć te roślinki, bo no nie mogę tam iść bez żadnego leczenia. Dobra. Granat błyskowy mamy i nóż, bo uwierzcie mi, przyda się. Też tutaj muszę przejść przez bibliotekę, tak? Bo to jest najkrótsza trasa. Natomiast mam tyle zombiaków w tej bibliotece. Na razie nie chcę tracić amunicji z tego granatnika. Boję się, że tu za drzwiami jest jakiś ciul. Chciałabym, no tak, tak jak właśnie myślałam, byłam 100% pewna, że on tam jest za tymi drzwiami. Wyszłabym, a on by mnie zaatakował, bo tak też ginęłam. Chciałabym, żeby oni mi się jakoś, wiecie, rozproszyli, chociaż troszkę dalej, bym od razu z grubej rury mogła polecieć na te schody. No patrzcie, będą mi teraz drzwi barykadować, przecież to jest jakiś dramat. Ja nie przebiegnę tamtędy. To jest moja jedyna możliwa trasa. Dołem na pewno nie pójdę. To się mija z celem. No, oni na szczęście tutaj... Tak mi się wydaje, że nie powinni tutaj wyjść, dlatego że jest tutaj skrzynia i sejwowanie. To jest jakby takie bezpieczne miejsce. Chociaż wcale nie będzie takie bezpieczne, przynajmniej... klasyku na samej górze, bo jest jeszcze jedno piętro tam wyżej, w głównym holu, i tam na samej górze, w głównym holu już nie było tak bezpiecznie w pierwowzorze. Zresztą tu nawet na tym poziomie, w którym się tak poruszamy, też w głównym holu, w tej górnej partii też nie było bezpiecznie, bo chociażby zombiaki były, a później lizardy. Dobra, będziemy to podjarać.
No i uciekamy. Dobra, idziemy. I teraz, kochani, już słyszycie, dlaczego muszę tutaj iść bardzo powoli. Jeszcze, jak widzicie, wczołgał nam się tutaj do pomieszczenia zombiak, więc jest cudownie. Ja już sobie oczywiście wcześniej, przy wcześniejszej próbie patrzyłam. Jest to głowa, strzała i węże, tylko że tutaj te wizerunki były bardzo, bardzo niewidoczne. Mamy czołgającego się zombiaka i niestety lizard tutaj nas po prostu zauważył. To chyba po prostu tak musi być. I dostałam, zajebiście. Dobra. On chyba tutaj nie powinien wyskoczyć. Teraz nie pozostaje nic innego, jak lecimy rura do głównego holu i wkładamy ostatni medalion. Jestem tak strasznie ciekawa, gdzie nas to doprowadzi. Co się otworzy? Bo ten posąg cały czas się, widzieliście, tak etapami otwiera tutaj główny. Może tu będzie jakieś, albo coś do zebrania, bo generalnie ten posąg zostawiał nam, pamiętam, diament, ale my, klejnot, ale my mamy. A to jest jakieś przejście. No okej. Najgorsze jest to, że nie mam ribbona i nie mam save'a. Nie wiem, czy to dobrze. Udało mi się akurat przebrnąć przez ten etap. Zastanawiam się, co wziąć. Nie, dobra, niech będą tylko te granaty błyskowe. Słuchajcie, raz kozie, lecimy. Like it leads underground. Good. We can get out of this hellhole. Hey, Marvin! Guess what? I think I found a way out! Marvin, come on. Let's get you out of here. Let's go. Are you okay? Oh, no. I... Just go. Save yourself. Come on. Bad. We gotta get you to hospital. Please, now. Claire. We both know how this is going to end. Get out of the city. I can't just leave you here. Claire, please go. Do this for me. Okay. Hey, Marvin. Thank you. Moi drodzy, Marvina za niedługo szlak trafi. Znamy to z dwójeczki. O. Okej, czy to jest... To nie jest pokój komendanta. Albo i pokój komendanta? Mamy ribbony. Ja zanim zasejwuję, chciałam się w ogóle... Jeżeli w ogóle będę sejwować, muszę zobaczyć... Co tu jest? O nie! Ta winda bardzo źle mi się kojarzy i już wiem, że muszę się, słuchajcie, uzbroić po zęby. Jeżeli oczywiście dwójka jest tak odwzorowana jak pierwowzór, to ja już sobie zrobię, kochani, zapas. Nie chcę spoilerować tutaj użytkownikom czy widzom, którzy nie grali w pierwowzór, więc po prostu zaufajcie mi, że
Myślę, że dobrze robię z tym uzbrojeniem się po zęby. Poogarniam sobie tutaj... Nie, tego chyba z niczym nie zmieszam, więc... Czy to się może połączyć? Nie, mam za dużo chyba, tylko 10 może być w staku. Cholera jasna, no to muszę odłożyć. Ribbon mi zejdzie, jak zaraz zasejwuję. Ale no, brakuje mi miejsca na spray. Safe. Boję się, bo to jest hardcore. Idziemy. Nie wiem, czy mi jeden spray wystarczy. Jeżeli oczywiście się nie mylę. Bo ta winda prowadziła nas tylko do jednego. Na razie słyszę w miarę cicho. Tu jest przejście. I tu, może najpierw tędy. Granat ręczny. Ale jak go wyposażyć? Pistolet kaliber 9 mm, jak ja mam się tu dostać? Tam też jest jakieś przejście. No dobra. Idziemy teraz drugą stroną. Okej, to chyba powinna być... To powinna być Sherry. Czyżby pierwsze spotkanie? Pierwsze spotkanie było, słuchajcie, w takim, takiej małej biblioteczce od pokoju komendanta. O, znowu mam szafkę. Dobra. I promise. Do you need help? Here, you can take my hand. You need help. I'm sorry, I can't understand you. You need help. Why? He's right behind you. What? Słuchajcie, tak jak myślałam, ta winda nie prowadziła do niczego dobrego. Nie no, słuchajcie, nawet się nie nastawiam, że go pokonam za pierwszym razem. I w ogóle się zastanawiam, czy wystarczy mi amunicji. Najlepiej by było celować w oko. Ale wiecie, jak to z tym moim celowaniem na padzie. Pomimo, że jestem zwolenniczką grania na padzie, bo granie na klawiaturze to jest dramat. Gdzie on jest? Patrz, jaki francowaty typ! To samo celowanie na padzie nie jest już zajebiście proste. Wow! Muszę sobie, słuchajcie, tutaj dawać.
Co? Kurde! Ale to zlamiłam. Zapomniałam, że broń nie jest naładowana. Kurde. Gdzie on jest? I w końcu nie wzięłam tego drugiego save'a. Boże, save'a, sprayu, co ja pieprzę. Dobra, to było słabe. Spieprzyłam to. Dobra, mniej więcej widzę, jak on się... porusza tutaj po tej lokacji. Wow! Zginę, prawda? Oczywiście, że zginę. Ciekawe, ile będę mieć podejść. To jest ślepy zaułek. Fajnie. Ja tu widzę, że tu jest trochę stafu do pozbierania, tylko że tym powinnam się zajmować, słuchajcie, no po zabiciu go. Nie, ona nie chce za cholerę w ten sposób połączyć tej tych naboi. Gdzie to jest? A gdzie to ma być? Gdzie on jest? O co? Jezu! Psychiczny, no. Nie! Jeszcze mamy granat błyskowy. Jeszcze nas to może w jakimś stopniu... Nie, słuchajcie, ja się tu motam, bo to jest mój pierwszy raz z tą walką. Jest! Nie widzę go nigdzie u góry. Kaj, ty jesteś. Słuchajcie, dźwięki jakby dostał zatwardzenia dosłownie na kiblu. Ja nie wiem, gdzie on jest. Jezu! Wszystkiego rozpiździał wszystko. Ładuj tę kuźwa broń. Gdzie on jest? Tu jest. I to by było na tyle moich zmagań. Próbujemy dalej. Podejście numer dwa, kochani. Pomijamy cutscenkę. Tym razem wzięłam sobie dwa spraye. Ja nie zauważyłam, że też, że ten przedmiot do rozwalania łańcuchów. Farty, że mnie nie pizgnął. Ja się muszę... Wow!
kurde, mój błąd. Przeładuj tego szuguna. Znowu fart. Trafię go przez tę siatkę? Tak. Dobra. Nie wiem, czy jest sens tracić te naboje. To mnie tak... Że ja powinnam w to oko celować. Nie! Kurde! Dwa granaty błyskowe stracę przez to ciustwo. Coś mi się znowu dzieje. Jakby dostaję... Wow! Przy tej przemiany. Jeden nabój. Bo może darujmy sobie już tą zwykłą broń. No, zajebiście. Myślałam... Skopciłam to. Wiecie, co myślałam? Myślałam, że jak go walnę z tej broni, to on się opamięta na chwilę, że go chociaż to oszołomi. A on, słuchajcie, dalej napizga. Dobra, nie mamy już nic ze zwykłej broni. Użyjmy tego pierwszego sprayu. Powiem wam, że jest tak szybki. Jest tak szybki ciul. No nie, nie wyczaiłam dobrego momentu. Naprawdę. Dawaj go. Nie chcę nic mówić, ale zostały mi tylko 4 naboje zapalające. I te kwasowe chyba to są. Mówię przynajmniej kwasowe z pierwowzoru. No, robi się niebezpiecznie. No, gdzie on jest? Tędy biegnie. No. 2 naboje. Świetnie. Nie. Boję się, że on mnie zaraz tu gdzieś zaskoczy i będzie po zawodach. Gdzie on jest? Gdzie ty jesteś, ciulu? Zaś się zaczyna, słuchajcie. Słyszę go. Jest. Pięknie. Sure? Yeah, I promise. Everything's fine. I just need you to lower that ladder for me. Will you help me find my mom? Your mom is down here? I think so. I hope so. Yeah. Of course. I'll help you. Udało nam się, moi drodzy. Martwi mnie fakt tego, zobaczcie, co mam. Jeden nabój zapalający, 3 kwasowe i 0 ze zwykłej broni. Ale zanim wejdziemy na górę,
poobkrążałabym sobie tutaj dookoła, bo przecież pamiętamy, że było tutaj sporo do zbierania. Przynajmniej roślinki widziałam. Naboje też widzę, że są. Dobra. Przeładujmy od razu. Roślinka. Dobrze by było po tej walce właśnie, żeby nam tu porozsiewali fajne przedmioty do zebrania. Problem tych ribbonów mi ciągle, słuchajcie, jestem teraz cały czas na zero, więc jakby co nowe miejsce z zapisem powinien być przynajmniej jeden tuż do zapisu. Mam taką cholerną nadzieję. Tylko problem będzie polegał na tym, jak wrócimy do komisariatu, bo na pewno wrócimy, znając pierwowzór, znowu naboje, fajnie. Jeżeli wrócimy na komisariat, to tam już nie będzie nowych jakby miejsc z zapisem. No powiedzmy może poza jednym. O, naboje. I no przecież ribbony wszystkie są wykorzystane. Nie dadzą nam nowych w tych samych miejscach. Bez sensu. Albo będę ginęła tyle razy, że będę musiała to po prostu do perfekcji wyćwiczyć i na przykład jakiś dłuższy fragment przejść bez zapisu. Chociaż bardzo się tego boję. Bardzo, bardzo. Jeszcze się tak na wszelki wypadek rozejrzę. Nie chciałabym niczego fajnego tutaj pominąć. Tu już byłam. No dobra. Tylko gdzie ta drabinka teraz? Tutaj. Dobra, to będzie tyle. Zaraz tam pójdę, ale co jest tutaj w takim razie? Mamy szafkę. Dobra, ja się cieszę z tych naboi, ale dajcie mi kuźwa. Ribbonki, co? Nic tu nie ma. O, jeszcze roślinka. Fajnie, przynajmniej z tych roślinek się odkujemy. Mamy leczenie, które notabene nam będzie bardzo potrzebne. Ja powiem wam, że ten poziom trudności to jest, no, hardcore, tak. Bardzo dobrze jest opisany ten poziom trudności. Zaraz to przeciągniemy. Aha. Aha, bo my nie moglibyśmy tam nawet przejść. No dobra, rozumiem. So, what's your mom like? She works at Umbrella. She's making an important new medicine. Umbrella? That big pharmaceutical company? My mom's always at work. I don't get to see her much. Well, hopefully you'll get to see her again soon. Nie chcę wam to spoilerować, bo mama pracuje w Umbrelli. Możecie się tylko domyślać, w laboratorium. Chciałabym wam bardzo powiedzieć, kim... Bo tutaj przed chwilą mieliśmy potyczkę z Williamem Birkinem. Właśnie. Pracował z mamą, ale nie ma go już z nami. Wiecie co, ja wam nie będę spoilerowała. Nie będę wam spoilerowała, bo może są tu... Mam ribbony! Jest! Bo może są tu osoby, które nie grały w dwójkę, więc... Albo nawet nie oglądały. Więc ja po prostu zachowam to dla siebie, co jest statusiem. Czy ja będę to mieszać? Dajcie mi się zastanowić. Zmieszajmy to. Mam nadzieję, że te naboje mi się przydadzą. Nóż bojowy, no niech będzie. No i zabieramy sobie ribbonki. Wiecie co, będziemy to kończyć. Ja oczywiście znowu będę na zero z zapisywaniem, no trudno. Ja wam serdecznie dziękuję za ten odcinek, zapraszam was do kolejnego. Mam nadzieję, że będzie troszeczkę luźniej, ale obawiam się, że im dalej w las, tym gorzej. Także z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że jakoś przebrniemy przez ten ciężki okres. Dziękuję ślicznie, moi drodzy, i do zobaczenia. Cześć!